Tomek dzisiaj oprowadzał wycieczkę po Nicei. Ja coś tam sobie nagrywałem na promenadzie i testowałem nowy sprzęt. Teraz jemy u Chińczyka i prawdopodobnie pojedziemy sobie do Ezy, czyli do miejscowości niedaleko, która jest dosyć wysoko i jest stamtąd bardzo ładny widok. Pojedliśmy trochę, w sumie dużo pojedliśmy, teraz zbieramy tyłki i jedziemy skuterem jeszcze nie wiadomo gdzie, może do S, a może nie, a może nigdzie, bo niestety, ale chmury przyszły, a na lodorowym chmury są niepożądane. Dziękuję. Jesteśmy w drodze do S, a tam za mną na dole jest półwysep Cap Ferrat, czyli półwysep milionerów i miliarderów. Sami bogaci tam mieszkają. Jesteśmy już tu na górze. Nie wiem jak to miejsce się nazywa dokładnie, ale to jest część parku Wysoki Kornisz. Jest tu bardzo ładnie. Ekstra widoki na całą okolicę. Z tym, że jest tak potwornie zimno tutaj, bo to jest bardzo wysoko. I jak na dole, na poziomie morza jest w miarę ciepło i przyjemnie. Tak tutaj jest taki mroźny wiatr wieje. No co by nie mówić, jesteśmy już wysoko w górach. Jest trochę chmur niestety, ale jak słońce wyjdzie, to jest przyjemnie ciepło, pod warunkiem, że jest się osłoniętym od wiatru. Miejsce jest bardzo ładne, ale jest strasznie zimno, bardzo chłodny wiatr wieje, dlatego spadamy stąd i wracamy do domu się ogrzać. Ale mi ręka lata. Dojechaliśmy już do domu, teraz grzejemy się ciepłą kawą. To jednak za zimno jeszcze było na takie wycieczki skuterowe, na takiej wysokości. Poza tym zerwał się silny wiatr i było tam bardzo nieprzyjemnie, mimo że widoki całkiem ładne. Dlatego jak się zrobi cieplej, gdzieś może w kwietniu, w maju, to tam jeszcze raz na pewno wrócimy, bo okolica jest przepiękna, z pięknymi widokami. Za tydzień odcinka prawdopodobnie nie będzie, chyba że uda mi się przed wyjazdem jeszcze coś nakręcić w dzień wolny, ponieważ jedziemy na tydzień do Londynu. W odwiedziny do znajomych, opuszczamy Lazurowe Wybrzeże na tydzień. Nie będziemy całego sprzętu do Londynu zabierać, bo tam nie będzie za bardzo czasu i możliwości, żeby tam biegać i nagrywać. Jeżeli wycieczki po Lazurowym Wybrzeżu Wam się podobają, to kciuk w górę i zasubskrybować kanał, koniecznie potrzeba.